Witajcie, ukochane. Tak się cieszę, że wciąż was mam. Mam nadzieję, że kiedyś miną czasy, kiedy będę musiał was ukrywać przed światem. Wyobrażasz sobie, że wstajesz rano, idziesz sobie do sklepu, a tam pełne regały Lego? Oczywiście, że sobie tego nie wyobrażasz, gdyż nie żyłeś w tych czasach. Ale w latach 90., początkowych 2000, moi drodzy, to było zupełnie normalne. Mogliśmy iść do sklepu, mieliśmy Lego ile chcieliśmy i jakich właściwie tylko serii chcieliśmy. Castle, Pirates, Time Cruisers nawet. Było tego pełno ogrom. Wy dzieciaki tego nie zrozumiecie nigdy. Ale tak to kiedyś wyglądało. Witam was w kolejnym vlogu Świat bez klocków. Dziś chciałbym wam bardzo opowiedzieć o czymś ważnym. Niestety jestem namierzany. Muszę kończyć ten vlog, nim mnie namierzą i zabiorą moje klocki. Ale wkrótce dam z innego miejsca, gdzie nas tak łatwo się znajdą. Do zobaczenia. Coraz szybciej namierzają. Do zobaczenia wieczorem, klocuszki. Czas iść znaleźć dla was jakichś nowych kolegów. Może dzisiaj łowi się udadzą. Udało się. Coś mam. Witam państwa serdecznie w to wyjątkowe popołudnie. Dziś mamy wyjątkową datę. Oto bowiem mija równe 20 lat, odkąd duńska firma produkująca najsławniejsze klocki świata znikła z rynku. Przypomnijmy, w efekcie kilku niefortunnych serii i kilku innych złych decyzji duńska firma upadła i tak od 20 lat nie mamy na świecie klocków. Przypomnijmy, że dało to również wiele dobrych rzeczy. Na przykład sytuacja gospodarcza Polski się poprawiła. Wielu Polaków ma znacznie więcej pieniędzy w portfelach. Nie zapominajmy również o zwierzętach. Kość słoniowa osiągła tak horrendalnie niskie ceny w stosunku do ceny klocków, że właściwie słonie nie są już w żaden sposób zagrożone. Wiele dobrych rzeczy oczywiście przyniósł brak klocków, ale wiele i złych. Oczywiście nie zapominajmy o zgubnym wpływie nowych zabawek na dzieci. O komórkach, o wszystkim tym, co się pojawiło i tych zabawkach, którymi bawią się dzieci zamiast klockami. Przecież to wszystko ma na dzieci. Jak zwykle prewencyjnie nagrywam wideo, gdyby coś mi się stało po drodze. Znalazłem jedno bardzo ciekawe miejsce w internecie. Okazało się bowiem, że w jednym z domów, które znajduje się w okolicy,
mogą znajdować się jeszcze klocki Lego. Udaje się więc do lokalizacji OLK94A55. Jeżeli doniesienia są prawdziwe, które znalazłem w internecie, znajdę tam jakieś klocki jeszcze, które pozostały, no, gdzieś tu w naszej okolicy. Jeżeli się nie powiedzie, mogą mnie dopaść, mogą mnie nawet zabić, dlatego nagrywam to wideo. Jeżeli cokolwiek mi się stanie i nie znajdziecie mnie żywego, macie tutaj lokalizację, macie tutaj wszystko na mój temat, tam być może mnie znajdziecie. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć! Pamiętajcie, jeśli wybieracie się na wyprawę, ubiór jest bardzo ważną sprawą. Ja dzisiaj przetestuję swój nowy model kurtki, natomiast jeszcze do niedawna służył mi ten. Dlaczego jest ważny? Ponieważ posiadał on metalowe wstawki. Sami tylko spójrzcie, kiedyś celowano, strzelano mi w serce. Tak jest, to jest dziura po kuli. To jest dziura po kuli, jak możecie tutaj doskonale zobaczyć. Gdyby nie metalowe wstawki tutaj, na wysokości serca klatki piersiowej, zostałbym już dzisiaj trupem, tak? Więc bardzo ważne jest myśleć o odpowiednim stroju. Dziś przetestuję zupełnie nowy model. A, maski zapomniałem. Dobra, trudno. Tego nie wrzucę. O, ubiorze opowiem coś już na samym polowaniu. Życzcie mi szczęścia. Cześć! Witam Was na kanale Świat bez klocków, mamy odcinek 325. Moi drodzy, jak wiecie, nagrywam znów szybki vlog, zanim nas namierzą. No właśnie, bardzo cenna rada. Pamiętajcie, oni nie śpią, namierzają Was każdy krok. Jeżeli udajecie się więc znaleźć jakieś klocki, pamiętajcie, nie bierzcie ze sobą absolutnie żadnej elektroniki. Wtedy ciężej Was namierzą. Jeżeli już musicie, tak jak ja, wziąć aparat, cokolwiek, pamiętajcie, by kupić sobie R55 000, który pozwoli Wam dać sygnał, że ktoś Was namierza. Pamiętajcie, wzmożone pikanie pokazuje, że jesteście namierzani. Nie używajcie absolutnie słów typu klocki, typu absolutnie nie używajcie duńskiej nazwy, bo wtedy zostaniecie namierzeni w 3 sekundy. Jeżeli będziecie uważać, może uda Wam się nakręcić minutowego vloga. Może nie, moi drodzy. Pamiętajcie więc, by kupić sobie taki zegarek, nie brać elektroniki. To jest najlepsza metoda, jeżeli idziecie gdzieś szukać klocków, a ja, no właśnie, muszę kończyć, gdyż pikanie mocnieje. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.
A właśnie. Ten tutaj nie wiedział, by kupić sobie zegarek i proszę. Kiedyś potentat orguski miał najwięcej klocków w mieście. Lekceważył sobie, mówił, mam płot, mam wszystko, nic mi nie zrobią. Co? Dzisiaj sprzedaję ostatnie skrawki swoich samochodów ze swojej stajni Ferrari, by jakkolwiek przeżyć. Wszyscy tak myśleli, wszyscy myśleli, że są mądrzejsi. Cześć, witam was w kolejnym vlogu na tym kanale Świat bez klocków. Moi drodzy, tak jak mówiłem, musicie uważać, jeżeli wychodzicie z domu, nie macie ze sobą zegarka specjalnego, który pokazuje, że jesteście namierzani i macie ze sobą elektronikę, prędzej czy później będziecie namierzeni. Pamiętajcie o tym, raczej prędzej niż później. Zawsze warto zbliżyć się do jakiegoś zbiornika wodnego. Niby nic, ale każda woda, tak jest, nawet taka kałuża daje wam kilka sekund, wiecie, zakłóceń, przez które namierzą was później. Kilka namierzeń waszej osoby i pewnie po was przyjadą, bo będą wiedzieli, że macie coś wspólnego z Lego. Zawsze też, moi drodzy, warto wziąć sobie jakąś podróbkę ze sobą. Tak jest, to nie jest oryginalny klocek, to jest podróbeczka. Dlaczego? Raz uratowała mi życie. Złapałem jakichś świeżaków, jakichś młodziaków, nie mieli pojęcia, co to w ogóle Lego, widzieli, że dużo warte. Dałem im podróbkę, oni mnie zostawili w spokoju. Ja dzięki temu przeżyłem, a wiecie, strata żadna. Podróbek dzisiaj mamy multum na świecie. Strata absolutnie żadna, więc zawsze warto mieć ze sobą jakąkolwiek podróbkę klocków. Pamiętajcie, moi drodzy, nie ma żartów z nimi. Kim są oni? W sumie to wszyscy. Kiedyś byli to Ruscy. No, Ruscy mocno tutaj świat przetrzebili z klocków. Nie certowo się. Pamiętajcie, jaka jest wartość jednego klocka. W stosunku do paliwa, czegokolwiek, to jest nic, moi drodzy. Potrafią przelecieć tu helikopterem w kilka minut, jak was tylko namierzą. Pamiętajcie więc o tym, by mieć ten odpowiedni kamuflaż. Ja się staram uzbierać na ciemno, na czarno, jeżeli chodzi o takie wycieczki. Jakoś to pomaga. Tu leży mój kolega Hugo, który myślał, że na pomarańczowo też jest dobry strój, nie? Że nikt go nie złapie, że to jakieś żarty są z tym, że ktoś potrafi przylecieć, nawet cię zabić, jeżeli masz na sobie jakiś większy zestaw, bo w ogóle klocka. Pamiętajcie, że z każdym klockiem jest coraz drożej. Chodźmy na pomarańczowo. Cześć, Hugo! Cóż, przeszło ci pikanie. Dzięki za to, że byłeś tam na kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że będzie w kolejnych. I mam nadzieję, że ten trip nie skończy się dla mnie jak dla Hugo i że wrócę cały do domu, by prowadzić dla was ten blog i dalej opowiadać, jak wygląda świat z klockami. Pamiętajcie też, przemieszczanie się niedużo zmienia. Oni namierzają waszą kamerę, nie was, nie waszą osobę. Nie macie w głowie mikrochipa. W związku z tym, absolutnie, tutaj jedyne co to darze się przemieszczacie, że spowolni to was na chwilę. Natomiast jeżeli już nagrywacie, pamiętajcie, że przemieszczanie ma sens między filmikami. Nie jak kręcicie. Jeżeli namierzą punkt A, później punkt B, później punkt C, mogą go, prawda, nie skumać, że to jest ten sam człowiek i mogą myśleć, że są trzy różne punkty, dzięki czemu możecie ich zmylić. Natomiast jeżeli nagrywacie przemieszczając się, nic to nie daje, namierzają waszą kamerę. Także i tak was namierzą. Więc róbcie tak jak ja. Krótkie przerwy, film max minutę z zegarkiem. Wam się uda lepiej wiedzieć, kiedy was namierzają. Więc jak najbardziej, no właśnie. O, coś szybko namierzają. Wyłącz, wyłącz, wyłącz.
Jak to jest ryzykować życiem dla kilku klocków, być może nawet nie? Ciężka sprawa, widzicie, dla nas, dzieciaków w latach 90. Lego to było naprawdę coś. Dzisiaj dzieciaki tego nie zrozumieją. No cóż, Lego już miała prawie 20 lat. W związku z tym nie zrozumiecie kompletnie, to była rewolucyjna zabawka. To było coś, Western, Castle, Piraci, moi drodzy, to były takie serie, że... I nagle to się ucięło, nagle to się skończyło. Po pierwsze, więc miłość do klocków jest cały czas w naszych sercach ludzi z lat 90. A w związku z tym naprawdę każdy jeden klocek, którego zdobędziemy, jest dla nas na wagę dosłownie złota. Albo i życie, i śmierci, więc widzicie, jakie dla nas to jest cenne. Dwa, gdzieś tam cały czas w naszych sercach jest, że Lego kiedyś jeszcze wróci. I będziemy się mogli wtedy pochwalić, że my, Lego Stalkerzy, zdobywaliśmy klocki w czasach, gdy było ciężko, ryzykowaliśmy życiem. I dzisiaj oto spójrz, na przykład mamy klocek z tych czasów. Ale to chyba tylko nasze marzenie, że te Lego wrócą. Tak mi się wydaje, niestety. Patrząc na to, że nic się nie dzieje w tym kierunku. Przykro się na to patrzy po prostu. Więc robimy, co możemy, zdobyć każdy klocek i stąd ta nasza miłość. Ryzykujemy życiem absolutnie. Muszę kończyć, dzięki za kolejny wspólny blok. Przemieszczamy się w kolejne miejsce dzięki temu nas. Nie namierzą. Bye! No. Lego Western. Jak oni to mogli tak spartaczyć? Idziemy dalej. Jakie dostały te klocki z mopsu. Nienawidzę takich sytuacji. Cóż, albo dzisiaj są już dorosłe i te klocki nie interesują, albo nawet nie wiedzą, jaki majątek miały na strychu. Więc to, że są potrzebujące, nie ma nic tu do gadania. Nienawidzę jednak takiej sytuacji. Nienawidzę. Dobra, czas. Aj! Fuck! Nie nagram nic już dzisiaj. Namierzają mnie. Już za bardzo. 5-6 filmów to jednak za dużo. Moja kamera jest już non-stop namierzana. Nie włączę już dziś kamery. 15 sekund mi zostało. Nie ma sensu próbować. Dobra, idę. To już niedaleko. Dobra, gdzieś tu powinno być, gdzieś tu. Powinienem się już zbliżać. Wow. No to problem potrzebujących dzieci zniknął. Thank you.
kompletna ruina. Co by tu miało być? I zaraz wszystko mi na łeb może zadać. Nie wiem, gdzie by coś mogło być, to tutaj. Ale nie ma szans. O, cała puszka. Kawałek talerza. Nie ma opcji. To miejsce zostało splądrowane 40 razy. Jak nie 50. Nie ma opcji, by zachował się takikolwiek klocek. To jest dziwne. Pachnie mi to pod puchą. Ale po co ktoś miałby zastawiać pułapkę, że niby są tu klocki? Po... Czy to helikopter? Fuck! To bułgarski jak? O, rzesz! Wykluczone, że chcieli mnie tylko namierzyć. Daj się zrobić jak dziecko. Jak dziecko. Fuck. No nie. Spoko. Chyba nie lecą do mnie. Krążą nad innym miejscem. Ale że Bułgarzy? Fuck, zazwyczaj Chińczycy, Japończycy, Ruscy. Bułgarzy, że się w to wtrącili? Niewiarygodne. Mimo wszystko. Mimo wszystko chwilę tu przeczekam. Gdyby to jednak na mnie się czaili. Niedobrze. Chwilę przeczekam. Okej, minęły 2 godziny. Namierzany nie jestem. A skoro namierzany nie jestem, czas wracać do domu. A 10 wypadek, nie udało mi się znaleźć kolejny ślepy trop. Ale po co on był? Zazwyczaj przecież wszystkie takie miejsca złupione do szczęk, gdzie nie idzie ich znaleźć w internecie, nigdzie. Dlaczego w ogóle taka informacja się pojawiła, że jest takie miejsce? Myślałem, że to jakaś podpucha, ale nie, Bułgarzy nie lecieli na mnie. Więc wracam do domu. Kolejna próba nieudana. Straciłem tylko 5 godzin. Fuck! Klocby to. Cały dzień stracony, jest już ciemno całkowicie. Cały dzień mi na to szedł. Dobra. Czuję. Co? Czemu to się... Co jest? Nie wiem, gdzie jesteś i nie wiem, kim jesteś, ale znajdę cię i odzyskam swoje klocki.